Dobrze, moi drodzy, oto jesteśmy. Wreszcie, nareszcie, dotarliśmy do jednej z najukochańszych krain wśród graczy World of Warcraft. Grizzly Hills. I jego wysokich drzewek i sielskiego klimaciku. Tej muzyki właśnie. Czekają, że ono wiedzie i udajemy się do Amber Pine Lodge. Ja naprawdę nie pamiętam historii w Grizzly Hills. Grizzly Hills to jest najmniej pamiętany przeze mnie załóg, więc no, zobaczmy. Dzień dobry, rycerzu śmierci. Dobry porucznik mówi, że horda przypuściła atak na nasze zapasy żywności i rozgrabiła prawie wszystko, co mieliśmy. Nie wątpię, że zapłacimy tym kretynom, ale najpierw potrzebujemy skupić naszą uwagę na odnowieniu zapasów. Moi ludzie robią wszystko, co mogą, ale będziemy potrzebować każdej zdolnej do polowania osoby, aby pomogła nam uniknąć kryzysu. Nie powinieneś mieć problemów z zebraniem dziczyzny z miejscowych jeleni, pomyślnych łowów. Dzięki wielkie. A drugie? Oni albo my. Tak jakbyśmy nie mieli wystarczająco dużo kłopotów w czasie obecnego kryzysu żywnościowego, konkurujemy o żywność z miejscowymi wargami. Sytuacja staje się coraz bardziej tragiczna i obawiam się, że jeśli nie rozwiążemy problemu od razu, wkrótce będziemy bez zwierzyny do polowania. Przeszukaj las, człowieku, zabij każdego szaromgielnego, na którego się natkniesz. Ostatnie raporty donoszą, że są wzdłuż rzeki. No dobra, a to? To są chyba takie aluchowe questy, nie? Tak, to jest znowu kontra horda. Osiągnęliśmy impas z hordą w Grizzly Hills. Nasze siły się równoważą, żadna ze stron nie może wygrać. Do dzisiejszego ranka, znaczy się. Miejscowi myśliwi poprosili o naszą pomoc. Wygląda na to, że horda wzięła coś, co nie należy do nich. Jakiś relikt. Odzyskajmy to dla nich, a oni dadzą nam przewagę, której potrzebujemy. Udaj się do wiecznie zielonej placówki handlowej. To chodzi o Evergreen? O kurde. Na zachód od twierdzy podboju i poszukaj cydrowej skrzyni? Cydrowej skrzyni. Ja nie mogę, szukamy cyderku normalnie. Okej, okay, to jest... To teraz muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że przyszliśmy tutaj. Tu bardzo ważne lore'owe historie nas czekają. Burczy ci w brzuchu, kiedy czujesz zapach orzechów z kosza. Jakaś dobra duszyczka najwyraźniej zostawia tutaj te darmowe przekąski, by posilić zmęczonych gości. Wdzięczny bierzesz te kilka, których zostało i pożerasz je. Nasiony okazało się naprawdę syte. Ponieważ masz ochotę na więcej, w związku z tym idziesz, aby odkryć, skąd je pozyskano. Oj, coś mi tu śmierdzi w tym kwestii, ale naprawdę tego nie pamiętam kompletnie. A, to jest znowu to. Że co zrobiłeś? To były sosnowe nasiona i to było całe żniwo z tego roku. Czy ja właśnie zjadłem tym ludziom wszystkie zapasy żywnościowe? Te magiczne nasiona mogły być odpowiedzią na nasz kryzys żywnościowy. Ups! Ups! Uwierz mi, będziesz musiał naprawić swój błąd. A, dobra, ja będę leciał, słuchajcie, questy w Zuldrak czekają. Musimy działać szybko, człowieku, nie możemy ryzykować, że te cenne nasiona zostaną w pełni strawione. Muszą wyjść teraz. A, to jest słynny poop quest! Okej, okay, muszą wyjść teraz. Ale to, ja nie pamiętałem, że to ze mnie to ma wyjść. Okej, okay. Zerwiesz trochę czarnego korzenia z brzegu rzeki na schód, a zrobię ci środek przeczyszczający, który powinien sprawić, że sprawy przyspieszą. Teraz z biegiem i pamiętaj, że sam to na siebie ściągnąłeś. Ja pamiętałem, że tutaj był jakiś tak zwany kupa quest, ale ja nie pamiętałem, że aż to chodzi o mnie, że to ja będę. Ja myślałem, że ja będę zbierał, a nie, że tak powiem, produkował Chrystę. Och, ale klimacik, jest klimacik. A co to jest za muzyka? Nie, ja czekałem na klimatyczną muzykę, tutaj jest jakaś... A dobra, nie, już kojarzę tę muzykę. Nie, ale naprawdę muszę powiedzieć, że ja to już wspominałem chyba, ale tak jak Grizzly Hills jest chyba jednym z najbardziej, ale nie najbardziej, tą jedną krainą, którą gracze najbardziej wspominają generalnie, wymieniając ulubione krainy z Northrend, ja Grizzly Hills pamiętam najmniej ze wszystkich krain, obok Sholazar Basin, autentycznie, jakoś tak... Nigdy tego nie rozumiałem, w sensie ja pamiętam Grizzly Hills z wodka, no i fajne było i wszystko, ale ja nie mam właśnie tego takiego, co wszyscy mają, tego takiego, że ojeju, to jest tak dobre, to jest tak świetne, tak zajebiste. Są zony w Northrend nawet samym, które o wiele lepiej, jakoś tak, o wiele bardziej tego typu uczuciami przywołują. I to jest chociażby Stormpeaks. Ale no nie powiem, że Grizzly Hills jest złe, oczywiście. Grizzly Hills jest
fajniusie, prawda? Bardzo się cieszę, że Grizzly Hills były uwzględnione w Warcraftie trzecim, jak Arthas to był. Cześć, co? Szczerze, to jest akurat coś, co właśnie mi się w sumie podoba w Grizzly Hills, że tutaj jest właśnie taki dosyć unikalny, że tak powiem, take właśnie na muzykę tutaj, że to nie jest tak, że cały czas jakaś muzyka leci, tylko właśnie są takie przerwy, w których to przerwach jakby muzyką jest sam wiatr. Akurat to jest, powiem szczerze, coś, co ja w Grizzly Hillsach bardzo doceniam, bo jest to takie na swój sposób unikalne. Ej, ta muzyczka jest fajna. O, to jest ta muzyczka, no, o. Dobra, to może za wodka oryginalnego aż tak mnie nie porwało. Ale wiecie, ja byłem dzieckiem, ja mogłem wielu rzeczy nie rozumieć. Może za wodka klasyk ta kraina mnie bardziej porwie. Może moje przeznaczenie właśnie na mnie tutaj czekało. Nie no, czuję to, powiem wam. Zwłaszcza tego ptaka tu. On też to czuje. On też. Patrzcie, jak on wajbuje do tej muzyki. Patrzcie, jakie on ma pozytywne wibracje. Nie zabijajcie jego wibracji. O, odleciał, bo go wystraszyliście. Dobra, gdzie są te kurde stagi? Nie no, ta muzyka. Nie no, jest. Coś jest w tej muzyce. Coś jest w tej muzyce i w tym klimacie. Wiecie, z czym mi się Grizzly Hills kojarzy przede wszystkim? Mi się Grizzly Hills kojarzy z bajką Mój Brat Niedźwiedź. A to jest z kolei chyba dlatego, że jak ja byłem mały, to ja miałem Game Boy i ja na nim grałem w grę, która się nazywała, nie zgadniecie jak, Mój Brat Niedźwiedź. I tam były tego typu właśnie krajobrazy z takimi drzewkami właśnie tego typu. I stąd mi się to chyba tak kojarzy. To jest Mój Brat Niedźwiedź vibe tutaj. No dobrze, to po kolei. Oni albo my. To tak, my zabiłem zwierzątka, tutaj nic raczej nie tego. Oczy orła. Czekaj, stop. Teraz oddaję questa replenishing. Jak idzie polowanie? Upolowałem tych, wyborne mięso. No i teraz wreszcie oczywiście moje czarne korzenia, które miałem zjeść, powinny się nadać. Underhall zręcznie skręca łodygi zbierających śliskie płyny w maleńkiej fiolce. No i mamy, teraz czas przejść do działania. W porządku, człowieku, oto sok. Działa natychmiast, więc nie używaj go, dopóki nie znajdziesz się bezpiecznie w wychodku. Teraz idź i przynieś mi te nasiona. A mogę się pod siebie tu... Nie, nie mogę, kurczę, szkoda. Doing your duty, jest tylko dobra nazwa questa. Zanim weźmiemy resztę questów, to pociągnijmy ten wątek z naszym, że tak powiem, opróżnieniem się. I Jezu, ja się tak cieszę, że ja nie pamiętam tego questa. Naprawdę, ja nie pamiętam go. Wchodzę do wychodka. To jest najlepszy quest w wodku. Dobra. Masz dla mnie te nasiona? O matko, to musiałem wykrzesać. Wszystko wyszło dobrze? Wygląda na to, że wydobyliśmy je w samą porę. No smacznego generalnie. W porządku, benzów odzyskaliśmy Amber Seeds. Znasz zasady? Czajcie, to nie koniec. Wiem, z powrotem do kosza. Aha, rozumiem, to jest taki rolling joke, że teraz znowu ktoś się zje i tak w kół. Yes. To nie jest żart o kupie, to jest żart o jedzeniu. Dobra, wróćmy teraz do niezbyt ważnych questów. Wszyscy ciężko pracowaliśmy i zaczyna to popłacać, ale wciąż jesteśmy daleko od celu. Potrzebujemy o wiele więcej mięsa niż mamy i staje się jasne, że jelenie nie wystarczy i że musimy na nową zdobyć, zwrócić uwagę Grizzly, dzięki którym ten region zawdzięcza nazwę. Czyli Grizzly Hills pochodzi od niedźwiedzi Grizzly. Niespodziewane to jest, powiem szczerze. Są masywne i odżywiane przez ryby i je upoluj, dobra. A ponadto ustaliliśmy, w jaki sposób Horda zdołała zlokalizować nasze ukryte zapasy żywności. Okazuje się, że wiązali oni wzrok z niczego niepodejrzewającymi orłami, które wznoszą się ponad tutejszymi drzewami. Aha, czyli oni nie widzieli... Pewnie szamani, hordziacy widzieli oczami tych orłów. Korzystając z wizji orła, byli w stanie skutecznie śledzić każde nasze działanie. Zgodnie z rozkazem porucznika musimy zapolować na te majestatyczne ptaki, aby pokrzyżować szyki naszego wroga.
O, no i jest wreszcie ten. Sezon na trolle. Ty, człowieku, nie ma sensu stać tutaj, gdy trzeba wykonać robotę. Twierdza Draktaron to najkrótsza bezpośrednia droga do Zuldrak? A to później zrobimy, dobra. To jest temat na później w takim razie. Na razie się zajmijmy tym. Trolle będziemy ciachać, że tak powiem, osobno. No dobra, teraz polowanko, no. Teraz będziemy polować w takim razie, no. Musimy w locie złapać te orły. Cyk! Dobra. Co to? Na szczęście mamy Death Gripa, więc... Ale faktycznie majestatyczne ptaszory są. Aż przykro je troszkę zabijać. No dobra. A te grizzly? A tu proszę, jak ładnie sobie siedzi i czeka na mnie. Zamiast odlecieć oczywiście w obliczu rycerza śmierci, który niesie śmierć. No, trudno jego strata. W swej istocie to są najbardziej basic questy, najbardziej klasyczne questy, takie memowo typowe wręcz w World of Warcraft. Idź i zabij 10 niedźwiedzi i przynieś ich jedzenie. Nie, sorry, świnie są chyba najbardziej durotarskie, wiadomo. Jest grizzly. O, ten grizzly ma dokładnie taki sam model jak każdy inny niedźwiedź w grze od premiery WoW. Cóż, nie wiem, czego się spodziewałem w sumie. Ale ptaszory miały nowy model, więc co, no. A druidzi nawet dostali przecież w WoW-ku nową niedźwiedzią formę, no tak? Proszę, no. To może jednak mogliśmy liczyć na inne. Co, on nie wchodzi do wody? Co jest? Zanim dokończymy te niedźwiedzie, które się okazały morderczym questem, to pójdziemy skrzynkę cydru ukraść hordziakom. I może się zrespawnił w tym czasie. O, oto jest Conquest Hold. Hordziacki. Aż ja tak przejadę obok, żeby odpaliła się hordziacka muzyka. Może się uda i mnie, może akurat strażnicy nie zabiją. Bo bardzo lubię. O, kurczę, nie leci, no. Cholera jasna. Dobra, tutaj podobno trzymają cydr. O, jest. Jest skrzynka cydrowa. Poproszę mnie ją. Proszę mnie tutaj oddać. Konfiskuję kontrabandę. Hordziackim żołnierzom. Dobra, dawać cydra. Nie wiem, po co ta grupa? Chyba po nic. Tak, mam. Szalony rycerz śmierci morduje rodziny trzech strażników do cydru. Ej, ja im nie kazałem bronić tego cydru. Poluję teraz cztery niedźwiedzie naraz, no to... Właściwie już była sytuacja, gdzie spulowałem 5 i dosłownie żaden mi nie dał ani jednego mięska, bo to jest tak dobrze zaprojektowany quest, ponieważ Blizzard w tamtym czasie, jak zapewne pamiętacie, szanował czas graczy i nie robił topornych mechanik, które zajmują miliard lat, więc zaraz to zweryfikujemy. Nie ma mięska, nie ma mięska, jest mięsko, hura! Wow! Co? Dwa naraz dropnęły, co jest? No ale robiliśmy tego questa w każdym razie tak z pół godziny, więc fajna sprawa. Jak dobrze wiemy, nie każdy niedźwiedź ma mięsko, dokładnie. To lepiej bym tego nie mówił. Ja zaczynam rozumieć, dlaczego ze wszystkich miejsc oni konkretnie tutaj dali quest z kupą, bo po prostu cała reszta questów to jest po prostu trawa. Więc musieli to jakoś uciekawić, dając najlepszego questa zaprojektowanego w grze, prawda? No dobrze. Potężny rycerz śmierci powrócił. Znakomicie, nasze zapasy są prawie uzupełnione. No ja mam nadzieję, że wam będzie tak smakować to mięso, bo tyle zajęło uzyskiwanie go. Ponure zadanie, wiem, ale teraz możemy odpocząć po tych, no, po tych orłach niestety. I to zadanie nie ma żadnego follow-upu, serio? Zaraz. Przyniosłeś mi też szkatułkę? Tak, tutaj masz ten, masz cydrowy chest. Jest zamknięta, prawda? Wygląda całkiem zwyczajnie. Porucznik Dumont potrząsa skrzynią, która wydaje się... klekotliwy drewniany dźwięk. Bez znaczenia, jak przypuszczam. Jeśli dzięki temu zdobędziemy przewagę, której potrzebujemy przeciwko hordzie, to mało by mnie obchodziło, co tam jest, nawet gdyby to było lekarstwo na plagę. Lekarstwo na plagę dawno odkryto, tylko duża farma nie chce. Mamy to, czego chcą myśliwi. Teraz musimy przekonać ich, aby stali się częścią naszej drużyny. Zabierz skrzynię do myśliwego imieniu Iwan w Osikowym Zagaju na północ stąd. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w krótkim czasie staną się oni zwiadowcami królewskiej armii. Ja tak szczerze, to ja nie wiem, co się znajduje tam w tej skrzyni. I mnie to zaczęło bardzo teraz ciekawić. No ale dobrze, to zapewne... Ten quest w swoim rozwinięciu da nam odpowiedź. Dobra, oto jest Iwan, reprezentant tak zwanych łowców, co tutaj są, jak nie wiem. Przyniosłeś coś dla nas? Udało ci się, odzyskałeś
Odzyskałeś skrzynię, która ukradła nam horda. Dziękujemy, Libertum. Co to jest? Odzyskałeś... Coś tu się zepsuło z Adonem. Bardzo dobrze twoi ludzie dotrzymali umowy. Powiedz Dumontowi, że uszanujemy porozumienie. A co to było w tej skrzynce? Bo zaintrygowało mnie to. Panie Dumont. Doskonałe wiadomości, Libertum. Dzięki miejscowej pomocy otrzymamy wsparcie logistyczne potrzebne nam do wymanewrowania hordy w tym regionie. Mam kolejne zadania, jeśli jesteś zainteresowany. A proszę bardzo, 500 questów zrobiłem właśnie tym Death Knightem. Od tygodni próbowaliśmy negocjować z myśliwymi, ale rozmowy nie przynosiły skutku, dopóki nie znaleźliście tej przeklętej skrzyni. To powinna być dobra wiadomość dla naszego wysłannika w Silverbrook. Wysłaliśmy tam Dukala mniej więcej tydzień temu, a jego ostatni list wskazywał, że robi niewielkie postępy. Udaj się do Silverbrook i pomóż w jego dyplomatycznych wysiłkach. Pojedź drogami na północny zachód, stąd powinien znaleźć to miejsce po przejechaniu kilku mostów. Ja teraz chyba właśnie sobie przypomniałem, o co tutaj chodzi. W tej skrzynce. Jak usłyszałem o tym miejscu Silverbrook, to właśnie dostałem pewne skojarzenie. Ale nie będę wam mówił. Wodk odgrzewany kotlet. Tak, ale teraz trzeba sobie postawić pytanie, czy odgrzewany kotlet to znaczy niedobry kotlet? Wiesz, to jest jak z pizzą. Najlepsza pizza to jest taka, co leżała 12 godzin, jest taka zimna i taka spodeszwiała, nie? Wysodzi. Jesteśmy w Silverbrook, to zdaje się być siedzibą tych łowczych, o których tu jest mowa. Jest nasz Dukal. Dobrze cię wreszcie poznać, Libertum, słyszeliśmy o tobie tutaj. Witaj w Silverbrook. Ci myśliwi to spora grupa chłopaków i dziewczyn. Twardzi ludzie, naprawdę dobrze znają krainę. Przekonasz się, to wspaniale ich mieć po naszej stronie. Ja sobie teraz tak myślę, czy to nie wywołało żadnego zdziwienia ze strony naszej, że... Oto sobie tutaj w Northrend, w sercu Northrend, są nagle jacyś ludzie. Czy to nie jest dziwne trochę? Czy to jakby... No nie wiem, tak... No nieważne, no. W każdym bądź razie. Pan Sergel. Miło cię poznać. Miło mi cię poznać. Uczcijmy nasze spotkanie w starym, dobrym stylu, zabijając hordę. Let's go! Na zachód od naszego miasta można znaleźć maruderów z twierdzy podboju, Conquest Hold. Dlaczego by nie wybrać się tam i nie upolować ich jak zwierzęta, którymi przecież są? Zobaczmy, czy nasi nowi sojusznicy potrafią coś więcej prócz gadania. Ho, ho, boy, o to ja ci zaraz pokażę. Czy słyszałeś o roślinie wilcza zguba? To okropny chwast, niszczy nasze rośliny uprawne. Spędziliśmy cały ostatni tydzień, by je wyplenić, ale korzenia zaczynają kiełkować ponownie. Może nie wydawać się to pilną kwestią, no nie, nie wydaje, ale odrodzenie się chwasta może być prawdziwą katastrofą. Czy mógłbyś nam pomóc wyrywając chwasty? A czy to na pewno o to chodzi, co ona powiedziała, że to jakieś rośliny niby... O kurczę, faktycznie, to orki się tu czają na naszych kolegów nowych, o cholera! Tak to nie będzie, nie, tu trzeba posprzątać, w jakichś hordiakach, tu troszkę coś zaśmierdziało. O, to jest ten chwast, Wolfsbane. Dobra, eksterminujemy hordiaki z perypetii. O, proszę bardzo, cyk, Jezus Maria, ci dofinać, to jest po prostu cyk, hard strike'iem, obu naraz, nara. Dobra, idziemy do naszych nowych przyjaciół, kumpli. Takich dosyć, bym powiedział, wilczych? Cokolwiek? Ale tutaj ładnie w tym Silverbrook, jajku. Jakby był player housing w WoWie, to chyba normalnie Grizzly Hillsy mógłbym wybrać. Nieźle, nieźle. Może nie jesteś tak miękki jak reszta. A co, reszta była miękka? A to mi ich tu po... A, jeszcze, sorry, jeszcze te Wolfsbane muszę zebrać. Dobra, mam ten twój Wolfsbane. Katia odwraca się od ciebie nerwowo. Dziękuję, Libertum. Nie przyniosłeś tu na sobie kawałka rośliny, prawda? Mam na nią alergię. Dlaczego Katia ma alergię na Wolfsbane, na roślinę, która się nazywa Zagłada Wilka? To pewnie przez tą zmodyfikowaną roślinność z Grizzly Hills. Pewnie o to chodzi. Dobra, teraz z powrotem ten nam oferuje quest. Test na zapał. W porządku, przyjacielu. Zrobiłeś dla nas przysługę lub dwie, ale to nie jest prawdziwy test na odwagę. Wokół tych okolic nie jesteś jedynym... Nie jesteś prawdziwym myśliwym, chyba że nosisz własną zdobyczą skórę.
Sergej wydobywa swój nóż do skórowania i podaje ci. Przywódca tych orkowych kretynów atakujących nasze miasto nazywa się Bonesnap. Znajdziesz go w obozie i tak dalej. Zgadza się, pójdziesz po skórę tego potwora. Ja idę oskurować orka? Ale w ogóle taka trochę creepy muzyczka wjechała, nie? Kurczę, coś tu jest nie tak, tylko taka atmosfera. Taka atmosfera jest taka dosyć, taka unsettling, nie? Taka niespokojna. Oskurować orka to dziwne, to... Ale to może, to możemy to skojarzyć z ten, Inglourious Basterds, wiecie co... Jak skalpowali, nie? Tak bym do tego podszedł. Nadal trochę dziwna prośba, ale niech będzie. Skurowanie orków w pogu. Kurczę, no jak się nawet worgenów nie udało, no to... Dobra, mamy go. I co, i mamy go... A ten... A, ktoś tu jest z nami? Halo? Czy on mi dał jakiś nóż do oskurowania? Czemu questy mi go nie pokazuje? NPC uciekł? Okej, już wrócił. Captured, złapany ten łowca. Nie rób tego, Libertum. Ludzie, którzy cię tu wysłali, nie powinieneś im ufać. Przestań, odłóż ten nóż, nie musisz robić tego. Po co oni cię tu przysłali? Jeszcze nie jesteś taki jak oni. Dziękuję za pomoc, mam na imię Sasha. Słuchaj, muszę się stąd wynosić. Ludzie, którzy cię tu przysłali, moi ludzie, zmienili się. Oni nie są już dobrymi ludźmi i chcą zamienić cię w jednego z nich. Ten test, na który cię wysłali, to tylko początek. Idź do krańca Silverbrook, znajdziesz coś, co cię zainteresuje. Powodzenia. I nie ufaj nikomu. Creepy shit? Powiem szczerze. No Jezus, ale ci orkowie mnie tu denerwują z tą szarżą. O mój Boże, jakie to jest denerwujące. O Jezus Maria, no. Ona powiedziała, żeby pójść na kraniec Silverbrook i że coś tam zobaczymy. Ja tu widzę jakiegoś konia. Widzę tutaj co? Jakieś takie, o, jakieś takie, jakąś taką zabudowę. Co, że niby tu? Co jest? O Jezus, jakiś ten. Kto tam? Przyszedłeś mnie zabić? Proszę, nie musisz tego robić. Jezu, co tu się dzieje? Nie jesteś jednym z nich? Szybko, wypuść mnie. Musimy natychmiast dostać się do leśniczówki Amberpine. Kiedy porucznik Dumont dowie się, kim naprawdę są ci ludzie, to ten ziomek mi właśnie questa zabrał i ja go nie przyjąłem. Kiedy porucznik dowie się, kim naprawdę są ci ludzie, to miasto zostanie obrócone w proch. No dobra, eskortujemy go. Ale co, i my będziemy... Ja naprawdę nie pamiętam tych questów. I my będziemy się z nimi bić tutaj normalnie, z tymi ziomkami? Czy zostałeś ugryziony? Odpowiedz mi, zostałeś ugryziony? Nie, nikt mnie chyba nie gryzł. Nie wiem, zależy. Nawet nie wiesz, prawda? Ci... łowcy leśniczy to nie są ludzie. Znaczy, dobra, już... Na ten moment, po tym, to się chyba już można domyślać mocno, kim oni są tak naprawdę. Weź konia Dukala, on jest teraz jednym z nich. Ten charger, o, ale super! Na zapleczu jest bomba, lampa olejowa, zrób z niej użytek, te potwory nie cierpią ognia. Dobra, jazda, uciekamy. Ale wielka ucieczka, jak ten charger w ogóle nas... Warhorse, sorry, nie charger. Do dziś najlepszy mount w World of Warcraft, obok właśnie chargera. Charger jest trochę, ale nie, no, Warhorse to jest... To jest najbardziej klasyczny mauncik, uwielbiam tego mounta. Nie wiem, co się z nim dzieje, czemu on tak dziwnie... No właśnie tak robi. W ogóle to nikt nas nie goni, ktoś miał nas... O Jezus Maria, gonił nas! Cyk! Wow! Któż by się spodziewał? Worgeny! Wow! Ale nie spodziewaliście się tego plot twistu. O kurczę, ale się tego nie spodziewaliśmy. Zwłaszcza jak mówili o tych ugryzieniach. Nie, ja się nie spodziewałem. Ja nie, Worgen chciał oskurować orka. No co, no jak to Worgen, no. A patrzcie, i patrzcie, za dodatek od teraz one będą normalnie w przymierzu, nie? Jest to jakiś skandal, nie? A teraz nas gonią i próbują zabić, nie? Ale to jest w ogóle jeszcze ten stary model tych kurde Worgenów. Ale to jest tak naprawdę foreshadowing w zasadzie tego, co będzie dalej tutaj w Grizzly Hills, nie? Bo my się tutaj na końcu, tutaj spoiler alert oczywiście, ale my na końcu tej krainy się zmierzymy z samym powróconym, wskrzeszonym z powrotem, jakże oryginalnie, Arugalem. Tym z Silver Pine Forest, gdzie to też były Worgeny, które w zasadzie chyba stworzył Worgeny, jakby nie patrzeć. Znaczy to jakby ta historia jest gdzieś tam o stworzeniu Worgenów. No nie do końca, bo Worgeny to właściwie są...
mają jeszcze dalsze lore. Borgenty tak naprawdę są kreacje tych, kurde. No, tego jakoś nazywam. To jeszcze. No, tych. Tych Wild Godów. Jak on tam się nazywał? No, tam, no wiecie, który, no. Ten wilkowy taki, no. Go można chyba w Hyrial w Kataklizmie zobaczyć w tych questach, co odtwarzają wojnę starożytnych. Kurczę, nie pamiętam, jak się nazywa. Czemu my w ogóle jeździmy taką okrężną drogą strasznie? Na czym to polega? Czemu my? Przecież my mieliśmy jechać tu. Czemu my robimy coś takiego w ogóle? O ja! Jaki skok! Kurde, widzieli, jacy szybcy i wściekli tu się dzieją w ogóle. O kurczę. To chyba jakiś stunt musiał być. Ale nas worgeny atakują w coraz liczniejszych grupach. My ich na szczęście możemy sukcesywnie dalej spowalniać i obrzucać płomieniem. Jezu! Nie no, nasz koń ma jeszcze dużo HP na szczęście. Ale lubię taki rodzaj questów, co można sfejlować, nie? Ale znowu, nie wiem. Tutaj chyba by się... Jezu, ale tych worgenów jest coraz więcej. Nie wiem, czy to by się dało... Nie no, dałoby się sfejlować. Jakby człowiek się zagapił, dałoby się sfejlować. Bo oni potem będą robić podobną mechanikę questów w Kataklizmie, na przykład w tym... W Nowych Barensach będzie podobny quest w miarę. Tylko właśnie on, z tego co pamiętam, ma ten, taki, to taką dziwną cechę, że go się w zasadzie nie da sfejlować, że quest tylko sprawia wrażenie, że trzeba coś tam robić, tak naprawdę można sobie siedzieć na dupie AFK i jakby i tak się zaliczy. A tutaj nie. Tutaj widzę, że to chyba można było spieprzyć. Więc to mi się podoba. No dobra. O, tutaj questiki się wreszcie tu pojawiły. I wracamy... wracamy tutaj do tego ziomka. Worgeni. Przeklęci, opuszczeni przez światłość, przebrzydliwi worgeni. O, żebyś ty jeszcze nie żałował tych słów. Za dodatek od teraz na przykład. Nadszedł czas, by pokazać tubylcom, co nasz cywilizowany lud robi z takimi bestiami jak oni. Nasz cywilizowany lud robi z takimi bestiami. Okej. Nasza reakcja musi być natychmiastowa, stanowcza. Musimy nauczyć te dzikusy, że nie wolno nam się przeciwstawiać. Nasi zwiadowcy zlokalizowali, co zostało z myśliwych Silverbrook. Wiesz, tych, których nie dosięgły płomienie. Widocznie blokują drogę na południowym wschodzie. Być może próbują nas odizolować. Udaj się do posterunku na skraju lasu i zajmij się nimi. Doniesiono mi, że ich liderem jest mężczyzna o imieniu Władek. Władek, upewnij się, że zostanie załatwiony na Amen. You got it, Chief. Dobra. Nawet teraz, kiedy próbujemy odeprzeć hordę, plemię smokodzierców gromadzi się w wiosce w Woldrun w pobliżu wybrzeża na południu. Ale czekajcie, to są jakieś protosmoki. Nie, zaraz, to są inne. To jest inna historia chyba. Dobra, nie, właściwie możemy to zrobić już zaraz. Nawet teraz, kiedy próbujemy odeprzeć hordę, w Raikule się gromadzą. Najpotężniejsi wojownicy w wiosce trzymają tlące się płomieniem talizmany, które dają możliwość kontrolowania potężnych, dzikich protosmoków. Jeśli uda nam się przejąć kontrolę nad jednym z tych smoków, być może będziemy mogli użyć go, by zneutralizować zagrożenie, jakie stwarza Woldrun. Kowale z plemienia smokodzierców tworzą te talizmany, zabij ich i zabierz talizmany. W wiosce na południu panuje gwałtowny ruch. Tan Thorvald Eriksson i jego wojownicy przygotowują się do wojny. Większość naszych sił jest zajęta walką z hordą terytoria, więc Amber Pine będzie podatne na atak. Udaj się tam i pokaż im, że nie jesteśmy łatwym celem. Zabij tylu wojowników, ile uda ci się znaleźć. Niechaj zastanowią się dwa razy nad wykorzystywaniem naszej słabości w sytuacji konfliktu z hordą. Dobra, ale zanim zrobimy tych wrajkuli, to najpierw Władka tutaj uporządkujmy. Goldring to jest ten, właśnie, to jest ten, o kogo mi chodziło, ale tak, generalnie worgeny jako takie mają związek, o, Władek się zespałnił akurat, proszę bardzo, mają związek przede wszystkim z Elun, boginią Elun, o proszę bardzo, Władek się zmienił tutaj w worgenę nawet, żeby zaprezentować. I to jest nawet w sumie powiedziane w klasiku, na retailu już nie, ale w klasiku jest taki bardzo fajny, jeden z moich ulubionych chainów questowych, takich historii. On się zaczyna w Ashen Vale, kończy się w Duskwood. I tam w tym queście właśnie znajdujemy nic innego jak właśnie Kosę Elun, która będzie artefaktem Balance Druidów w Legionie i w ogóle będzie, no, jest bardzo potężnym artefaktem. I ona też ma duży związek właśnie z
worgenami jako takimi. Ale my worgenów generalnie w WoWie to pierwszy raz spotykamy w Silver Pine Forest. To jest druga lokacja do levelowania dla Forsakenów, dla undeadów. No i tam właśnie jest Arugal i tak dalej też, nie? Jakąś książkę zdobyliśmy. Dziennik został napisany przez mieszkańca Silverbrook o imieniu Mikhail. Opisuje przybycie grupy wielbicieli cieni zwanej Kult Wilka. Wieśniacy początkowo niechętnie przyjmowali kult, ale wśród mieszkańców miasta stopniowo pojawiali się sympatycy. Zaniepokojony tym, Mikhail wysłał swoją córkę Saszę. O, Sasza, z dala od Silverbrook. To jest ta, którą uratowaliśmy. Podczas gdy sam próbował porozumieć z innymi mieszkańcami wioski. Ostatni wpis Mikhaila wspomina o spotkaniu miejscowych przywódców miasteczka. Było mówić nieokreślone wydarzenia w kopalni Hollowstone. No to właśnie w Duskwood w ogóle z tymi worgenami to też jakby finał. I tam, gdzie była ta kosa Elun, to było właśnie, to było też w kopalni, więc to taki chyba, takie troszkę chyba też taki throwback do tego. No dobra. Ja dobrze pamiętałem, że questy w Grizzly Hills są toporne. To jest to... Ja miałem trochę takie wspomnienie i ono właśnie teraz do mnie wróciło. To już jest drugi quest, w którym, który cię totalnie zmyla, że niby w miarę szybko zajmie, a... O, proszę bardzo, dropnęły te talizmany. A, dobra, nie, sorry, to tutaj to ja byłem głupi, bo te talizmany z tych flame binderów konkretnie dropią. Dobra, okej. Okay. Ale i tak w sumie na początku zrobiłem mało. Ich leciało. Nie, dobra, okej. Okay. To fałszywy alarm trochę. Tośmy zrobili sieczkę z Wrajkuli, wracamy do bazy. Hearthstone. Szkoda, że ci myśliwi okazali się zarażeni. Faktycznie mielibyśmy użytek z jeszcze paru żołnierzy. Niech biedne dusze spoczywają w pokoju. Szkoda... A, i teraz ta książka od Worgenów. Szkoda, że ci myśliwi... Dokładnie jest ten sam dialog znowu. Wyobrażałem sobie, że będzie z tego coś więcej niż odosobnione miasteczko wrogów. Mamy ludzi w pobliżu kopalni Hollowstone. Być może w naszym interesie byłoby przeprowadzić nieco badań. No, a może ci ludzie są troszkę jakby zagrożeni? Z tego by mogło wynikać? Czy coś? Czy nie? Czy mi się źle wydaje? Chłopcy z Westfall zostali wysłani na wschód, by szukać drogi na północne terytoria. Ich drugorzędnym celem jest zabezpieczenie strategicznych punktów zasobów, więc jestem pewien, że nie mieliby nic przeciwko zbadaniu kopalni. Udaj się do obozu brygady Westfall. Daleko i odszukaj Graiana Stoutmantla! Nie pamiętałem tego. Graian Stoutmantle. To jest ten ziomek, który był w Westfall, tamtym głównym questgiverem na defiasów. Możesz go pamiętać, jeśli kiedykolwiek byłeś w Westfall. Nie zapomnij powiedzieć mu, że cię wysłałem. Będzie bardziej szczęśliwy, pozwalam ci zdobyć czynną kopalnię dla króla. O kurczę, o proszę bardzo, jak fajnie. Dobra, ale jeszcze w sprawie tych Wrajkuli. Czy zebrałeś talizmany? Z talizmanami w ręku smok nie będzie miał żadnego wyjścia, tylko być posłusznym. Nie mógł się doczekać, kiedy zobaczy wyraz twarzy ich nadal, gdy zda sobie sprawę, że zarekwirowałeś jego protosmoka, a ponadto zabiłem ich. Teraz musimy wkroczyć i wykorzystać przewagę. A, no i tego zabić, tego przywódcę tych Wrajkuli. Kiedy masz te tlące się płomieniem talizman i osłabiłeś obronę Voldrun, czyli tych... Tuskarów chciałem powiedzieć, w Wrajkuli, możemy uderzyć w ich przywódcę Thorvalda Erikssona. Ulubionym wierzchowcem jest niesforny protodryk, którego nazywa Flamebringer. A to widziałem go. Jest utrzymywany w łańcuchach w zachodniej części, ale z talizmanami powinieneś go skontrolować. Gdy będzie pod kontrolą, przeszukuj szczyty Voldrun, aby znaleźć Tana i nie okazuj mu litości. O kurde, spalimy go żywcem jego własnym smokiem, ale 300 IQ plan to jest. Koleś z brygady w Westfall był kiedyś w Westfall. No to jest nie... No ale wiesz, że to jest konkretnie Graian Stoutmantle. Zresztą tu jest nawet fajne... Ale tu jest fajne nawiązanie. Jest quest, który z Elven Forest, z dokładnie chyba tego Westbrook Garrison, czy jak to się nazywało, że się muszę spojrzeć. Tutaj w każdym razie, z tego garnizonu, gdzie tu się Hogera zabija, tutaj się dostaje taki quest, chyba tutaj, albo w Goldshire może nawet jeszcze. Report to Graian Stoutmantle. I jakby tutaj jest nawiązanie tego, report to Graian Stoutmantle again. Dobra, ja lubię jak postacie tego typu wracają. Zresztą Graian Stoutmantle, wiecie kiedy jeszcze wróci? On wróci jeszcze w Legionie. Tylko, że nie w samym w sobie Legionie. Tylko w inwazjach legionowych, w prepatchu legionu. Jak była inwazja na Westfall, on normalnie tam miał całe swoje linie dialogowe i wszystko. Jest i nasz smoczek.
Flamebringer. I teraz na niego użyjemy na niego talizmanów i wsiadamy na niego. A nice! Nice, normalnie mamy naszego flying mounta, ale fajny. Dobra, idziemy się rozprawić z tym Tanem Ericssonem. O, jest, proszę bardzo. Sony Torvald. Ja tu mam różne umiejętności. Molten Fury, co to jest? To jest jakaś defensywka zapewne. A nie, to jest stuns, okej. Zestunowałem go. Ależ ekscytująca, epicka walka. O nie, musimy wylecieć z voleja. Udało nam się. Teraz... O, teraz go zestunujemy. Co to jest za bili? Co on robi? Decreases damage taken. O cholera jedna, defensywkę odpalił. Ej, my to przegrać możemy. Kurczę, my to przegrać możemy. Czekajcie, kurde, to jest... Dobra, stunuję go. Ej, on wygrywa. On wygrywa, ja to przegram. What? Jak to jest możliwe? Chyba w tym woleju za długo stałem. Cyk, stunujemy na woleju. O kurde, dasz radę. Dasz radę, Flamebringer, dasz radę, je. O kurde, daliśmy radę, ale blisko było, naprawdę. Ciekawe, czy do bazy dolecimy. Nie, pewnie tutaj mnie zdismountujesz. A może nie? Może możemy tak dolecieć do bazy? Nie, zdismountujemy. O kurczę, epicka walka to była. Ale naprawdę, przed chwilą gadaliśmy o tym, co brakuje w retailu z quest designu w klasiku. Jeżeli są takie rzeczy, to jedną z tych rzeczy moim zdaniem byłoby to właśnie, że te questy w klasiku można było sfailować. Te questy w retailu moim zdaniem w zdecydowanej większości są tak zrobione, że one tylko udają, że je można sfailować, a tak naprawdę trzeba byłoby się strasznie postawić, chyba iść AFK dosłownie, walcząc w tego typu walkach, żeby je sfailować. Dobra, zabiliśmy go. Dobra robota, Libertum. Wątpię, czy któryś z drwali chciałby załatwić protosmoka, ale nie mogliśmy pozwolić, by smokodzierżcy utworzyli swoją bazę w Grizzly Hills. Gdyby tylko z Hordą można było się tak łatwo rozprawić. Ale z Hordą łatwo się jest rozprawić. Mana bomba i do przodu, no. O, to jest upgrade. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zamiast tego chyba mi się wydaje to jest upgrade. Dobra, co teraz? Teraz kontynuujemy tych worgenów z powrotem. Gdzie był Grian Stoutmantle? Czekaj. Tutaj jest Grian Stout... Tutaj to stoi Grian Stoutmantle? Ale czekaj, jak to jest w ogóle może... Ty, bez skitu! To jest chwon tutaj. O kurcze. No tak, bo to są jakieś takie postacie typu Nobunda. Ja kiedyś zawsze na to patrzyłem w ten sposób, że to są przedstawiciele klas Order Hallów i właściwie nadal tak na to patrzę. No bo tutaj, no są, dosłownie. Tutaj jest Priestów, nie? Jest ten Alonsius, tutaj jest Hunterów, Warlocków, Warriorów, to jest Odin, Monków, Demon Hunterów. Ale to grałem Stoutmantle, to jest czego? Paladynów? Ale on tam chyba może robił coś w Legionie faktycznie dla Paladynów. Kurczę, no Bundo Szamanów i tak dalej, nie? Więc kurczę, no ciekawe, ciekawe. Ciekawe to jest. No ale... okej, ale to nie zwróciłem nigdy na to uwagi, że to on konkretnie tam stoi. No on jest Paladynem, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Interesting. W każdym bądź razie wydaje mi się, że to był dobry wstęp, jak chodzi. Tak, to jest dobry, to był dobry wstęp do Grizzly Hillsów, chyba można powiedzieć, więc w tym miejscu wciśniemy pauzę i następnym razem się chyba udamy właśnie tutaj. Tutaj widzę też jakieś questy do Grizzlemaw. No dobra, tośmy pomogli chyba się ustanowić, można tak powiedzieć, przymierzu bazę w Grizzly Hillsów.